Volvo XC60 to najpopularniejszy samochód szwedzkiego producenta. Auto łączy w sobie wszystkie najważniejsze cechy tej marki, jednak wciąż jest dość małym SUV-em, wciąż praktycznym, wielozadaniowym, jednak nie tak duży jak model XC90. Egzemplarz obok mnie to wersja Black Edition z topowym napędem T8 AWD, a więc jest to hybryda typu plug-in, która gwarantuje już naprawdę spory zasięg na silniku elektrycznym. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał CarTest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody, a jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki. Omawiając stylistykę odmiany Black Edition, no to oczywiście, jak nazwa sugeruje, samochód to jest tak zwana czarna czerń, a więc czarny lakier, odmieniona atrapa chłodnicy z ciemnym emblematem szwedzkiego producenta. Sam zderzak, oczywiście również dodatki w kolorze czarnym i mamy również topowe wyposażenie, a więc flagowe światła matrycowe z klasycznym młotem tora świateł dziennych. Linia boczna również wykończenia w kolorze czarnym, a więc obudowy lusterek, obramowania wokół szyb, również relingi dachowe. W standardzie mamy również przyciemnione tylne szyby. Felgi mają specjalne wzory, a w naszym egzemplarzu są to topowe felgi o rozmiarze aż 21 cali i powoduje to, że samochód prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Wersja T8 wyróżnia się złączem do ładowania z przodu pojazdu, jednak niestety w Volvo XC60 nie znajdziemy złącza do ładowania CCS, jak w przypadku niektórych konkurentów. I niestety egzemplarz obok mnie to już odmiana 2025. Miałem nadzieję, że szwedzki producent odświeży technologię ładowania w swoich hybrydach typu plug-in, jednak niestety wciąż mamy tylko i wyłącznie złącze typu drugiego, a więc ładowanie maksymalnie mocą 11 kW. Przechodząc na tył, tutaj oczywiście również znajdziemy kilka zmian w odmianie Black Edition, a więc po pierwsze przeliterowany centralnie napis Volvo, oznaczenie XC60 po lewej stronie oraz oznaczenie T8 po prawej stronie są w kolorze czarnym, a ze zderzaka pozbyto się chromowanego wykończenia. Zanim przejdziemy do bagażnika, jedna istotna kwestia, ponieważ znajduję się dzisiaj w Szwecji i jestem na pierwszym lepszym parkingu, jaki udało mi się znaleźć, i to, co mnie niesamowicie zdziwiło, czy oczywiście wiedziałem, że coś takiego jest, to jak widzicie, mamy tutaj latarnie i każdej tej latarni, tych latarni minimalnych, słupko latarni jest na tym parkingu kilkadziesiąt i w każdej z nich znajdziemy dwa gniazdka po 22 kW, a więc taka hybryda typu plug-in czy samochód elektryczny w takim kraju jak Szwecja ma po prostu sens. Jeśli chodzi o bagażnik, klapa oczywiście unosi się elektrycznie, a pojemność bagażnika to 468 litrów, a więc zaledwie 15 litrów mniej niż w klasycznej odmianie spalinowej. A przechodząc do samego bagażnika, wielu zmian nie znajdziemy. Oczywiście nie mamy praktycznie progu załadunkowego. Po prawej stronie mamy specjalne przyciski do pneumatyki oraz przycisk do wysunięcia haka holowniczego, jeśli taki mamy. Po lewej stronie znajdziemy specjalną przegródkę, na przykład na przewody. Są haczyki po obu stronach, jeśli potrzebujemy przewozić nasze zakupy. Bagażnik to taki mięciutki dywanik. Pod spodem oczywiście jest klasyczna dla Volvo podłoga. Tutaj jeszcze jakiś dodatkowy znajdziemy dywanik, a pod podłogą znajdziemy minimalną skrytkę na dodatkowe rzeczy jak kamizelka czy apteczka. Po lewej stronie znajdziemy również gniazdko 12 V, a maksymalna pojemność bagażnika to 1395 litrów, a więc ponownie jest to 15 litrów mniej niż w tradycyjnej spalinowej odmianie. Przechodząc do wnętrza Volvo XC60 w odmianie Black Edition, to muszę przyznać, że nie czuję się w tym samochodzie, jakby to była odmiana Black Edition. Z zewnątrz oczywiście samochód wygląda bardzo dobrze, jest tak zwaną czarną czernią, jednak wnętrze możemy spersonalizować tak jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu, a więc nie mamy ciemnego wykończenia. Zwykłe wykończenie jak w każdym innym Volvo XC60, również tunel środkowy jest srebrny. Miałem nadzieję, że to wszystko będzie w kolorze czarnym, włącznie z obramowaniami kierownicy. Niestety wnętrze tego samochodu
nie wyróżnia się na tle standardowych odmian, co z jednej strony jest wadą, ponieważ to jest egzemplarz Black Edition, to wszystko powinno być czarne, a z drugiej strony oczywiście wygląda to wciąż naprawdę bardzo dobrze, jednak myślę, że nie do końca o to chodzi w naszej dzisiejszej odmianie. A jeśli chodzi o samo Volvo XC60, no to deska rozdzielcza, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w większych modelach. Centralnie mamy wyświetlacz systemu inforozrywki, który jest już oparty o Android Automotive, a więc mamy tutaj wszystkie technologie, wszystkie funkcje łączności, aplikacje od Google, a więc możemy mieć bezpośrednio poprzez ten wyświetlacz, bez potrzeby łączenia z naszym smartfonem. Google Maps, YouTube Music, to wszystko jest wbudowane w ekran systemu inforozrywki. To, co mnie jednak dziwi, to fakt, że po pierwsze nie mamy Android Auto zupełnie w tym samochodzie, a łączność Apple CarPlay jest tylko i wyłącznie poprzez kabel, a mówimy o samochodzie marki premium. To jest akurat spora wada, choć z drugiej strony mamy Google Maps i wszystkie te funkcje wbudowane w nasz samochód. Jednak jeśli preferujemy korzystać z CarPlay i łączymy się z innymi samochodami, tak jak w moim przypadku co kilka dni jest to inny samochód, to jestem przyzwyczajony, aby cały czas wyświetlać ten sam system, a tutaj jest to troszeczkę po prostu inaczej. Za kierownicą wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów, skórki możemy dostosować według naszych upodobań, prezentuje się to bardzo nowocześnie i nie mam do tego najmniejszych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o ilość miejsca, na nogi jest w porządku, choć tunel środkowy jest mocno plastikowy, a więc to może być nieprzyjemne podczas dłuższej podróży. Na wysokość mieszczę się wciąż bez najmniejszego problemu, więc również jak najbardziej w porządku. Z praktycznych rozwiązań mamy pod pierwszą ruletką dwa miejsca na napoje i ładowarkę indukcyjną. Pod drugą ruletką mamy dodatkowe gniazdko 12 V. W podłokietniku mamy dodatkowe porty USB typu C. Sam podłokietnik jak najbardziej w porządku, dodatkowy schowek również w desce rozdzielczej. Ogromnym plusem nie tylko Volvo XC60, ale każdego praktycznie samochodu marki Volvo jest fantastyczny zestaw audio Bowers & Wilkins. Gra to nieziemsko i również w przypadku Volvo XC60, choć oczywiście seria 90 gra troszeczkę lepiej, jednak tutaj jest ten poziom naprawdę bardzo, bardzo wysoki. W naszym egzemplarzu mamy panoramiczny dach, a więc do wnętrza wpada naprawdę bardzo dużo światła. Fotele mają dodatkowe trzymanie boczne, prezentują się również naprawdę bardzo dobrze. Jest oczywiście flaga Szwecji, aby podkreślić miejsce produkcji tego samochodu. I całościowo wnętrze Volvo X60 jest bardzo na plus, jednak w naszym dzisiejszym egzemplarzu Black Edition brakuje po prostu ciemnego wykończenia. Przechodząc do drugiego rzędu siedzeń Volvo XC60, to jeśli chodzi o ilość miejsca, nogi jest jak najbardziej w porządku, a siedzę w tym momencie bezpośrednio za sobą. Na wysokość również mieszczę się bez najmniejszego problemu. Warto zaznaczyć, że tylna kanapa jest wyprofilowana pod dwie osoby, a więc środkowe miejsce nie za bardzo jest dedykowane dla dorosłego pasażera. Również tunel środkowy jest bardzo masywny, a więc gdy ja spróbuję usiąść na centralnym miejscu, to oczywiście na wysokość mieszczę się bez najmniejszego problemu. Nie jest to siedzisko już tak wygodne jak te boczne i również tunel środkowy, może być on po prostu problematyczny podczas codziennego podróżowania. Dziwi mnie fakt, że Volvo XC60, nawet gdy mamy topowe wyposażenie, to nie znajdziemy nawiewów centralnie. One są na bokach, jednak nie mamy panelu od klimatyzacji, nie możemy dostosować temperatury według naszych upodobań, co jest aż dziwne, biorąc pod uwagę, że mówimy o marce premium. Skrajne miejsca są natomiast podgrzewane. Centralnie znajdziemy ukryte dwa porty USB typu C. Siateczki w oparciach przednich foteli. Wykończenie na bokach jest miękkie, jak najbardziej w porządku. Nie odbiega od tego, co mamy w pierwszym rzędzie siedzeń. Całościowo jest naprawdę bardzo dobrze, jednak spodziewałem się czegoś, powiedzmy, pół poziomu wyżej, troszeczkę więcej, ponieważ mówimy o marce Volvo, o marce premium, która oferuje naprawdę bardzo dużo. Przechodząc do danych technicznych, Volvo XC60 T8 AWD to jest to hybryda typu plug-in opierająca się o dwulitrowy rzędowy czterocylindrowy silnik benzynowy wspierany napędem elektrycznym o łącznej mocy aż 455 koni mechanicznych i 709 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Czysto teoretycznie pozwala to przyspieszyć od 0 do setki w 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna jest wciąż ograniczona elektronicznie do 180 km na godzinę. Jednak w naszym samochodzie mamy również układ baterii o pojemności 19 kWh, co ma teoretycznie pozwalać tym samochodem przejechać nawet 100 km wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej w mieście, więc jest to wartość naprawdę imponująca. A więc nie będę przedłużał, przejedźmy się tym samochodem, ponieważ producent obiecuje naprawdę
bardzo dużo. Przejeździłem Volvo XC60 już tysiące kilometrów, jednak nie miałem jeszcze okazji testować odmiany T8 AWD. I najnowsza odmiana tego napędu robi wrażenie, jeśli chodzi o parametry, jeśli chodzi o osiągi. Jednak mnie dziś interesuje najbardziej, czy realne jest przejechać te 100 km z wykorzystaniem energii elektrycznej i jakie mamy zużycie paliwa w tym samochodzie. I to, co muszę zaznaczyć, to pojeździłem tym samochodem już tutaj na przepięknych szwedzkich drogach. Miałem samochód naładowany oczywiście maksymalnie jak tylko się da. Zasięg, jaki pokazywał ten samochód podczas startu, to było 66 km. Jednak łącznie przejechałem tym samochodem już ponad 70 km i wciąż mam 5 km zasięgu wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej. A więc jeżdżąc tym samochodem po mieście, jeżdżąc gdzieś na bocznych trasach, miałem również okazję jechać autostradą, jednak tutaj po odcinku, gdzie maksymalna prędkość to było 80 km na godzinę, więc ciężko to nazwać autostradą, jednak jeżdżąc samochodem spokojnie, jesteśmy faktycznie w stanie przejechać około 70 km na jednym ładowaniu. Jednak tak jak powiedziałem Wam wcześniej, dla mnie wadą tego samochodu jest brak złącza CCS, jak na przykład w modelach Range Rovera, czy nawet w Skodzie Kodiaq. Tam już mamy złącze CCS, możemy ten samochód ładować znacznie szybciej, a więc Volvo jest to po prostu wada tego układu. Możemy ładować maksymalnie mocą 11 kW, jednak wciąż jest to maksymalna moc. Realne ładowanie będzie troszeczkę wolniej. Według producenta ten samochód ładować się będzie aż 3 godziny, a więc nie mamy możliwości podjechać gdzieś na przykład do centrum handlowego na krótką chwilę, naładować ten samochód i ruszyć dalej, tylko jednak musi to być faktycznie ładowanie czy w domu, czy w pracy. Jednak wciąż wartość 70 km na jednym ładowaniu jest naprawdę imponująca, jak na hybrydę typu plug-in. Bardzo, bardzo dobry wynik. Jeżdżąc tym samochodem następnie kolejne 700 km, nie ma szans mieć średniego zużycia na poziomie 1 litra na każde 100 km. Jednak jeśli będziemy tym samochodem jeździć około 100-150 km, to już ta wartość jest jak najbardziej osiągalna. Oczywiście w trasie już będziemy mieli wyniki na poziomie może 5-6 litrów, gdy będziemy jechać spokojnie, a gdy będziemy jechać 140-130 km na autostradzie, no to niestety te wartości będą już znacznie, znacznie wyższe. Jeśli chodzi o komfort podróżowania, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony kolejny raz. Auto jest bardzo komfortowe, zawieszenie jest sprężyste, fantastycznie wybieranie równości, najazdy na progi zwalniające nawet takie duże jak tutaj, to jest po prostu praktycznie niewyczuwalne. Bardzo, bardzo na plus. Nasz dzisiejszy egzemplarz to najnowsza odmiana 2025 z najnowszymi multimediami, z najnowszymi systemami bezpieczeństwa i to, co jest dla mnie bardzo interesujące, to gdy poruszam się tym samochodem teraz po Szwecji, to mamy tutaj układ bezpieczeństwa, który wręcz ogranicza nam możliwość przyspieszenia powyżej danego ograniczenia prędkości. Przyspieszamy do na przykład tak jak teraz 40 km na godzinę, następnie pedał gazu troszeczkę przestaje nam działać, abyśmy nie przyspieszyli i nie przekroczyli prędkości powyżej dopuszczalnej. Oczywiście gdy go wciśniemy mocniej, to możemy ten samochód oczywiście rozpędzić bardzo sprawnie i troszeczkę nagiąć ograniczenia prędkości, jednak jest to bardzo na plus, jeśli nie chcemy dostać mandatu i chcemy jeździć całkowicie przepisowo. Bardzo fajne rozwiązanie, podoba mi się. Nie jest ono mocno nachalne, a więc nie blokuje nas. Jeśli będziemy mieli ten pedał gazu wciśnięty troszeczkę mocniej, to nie zablokuje nam przyspieszania, jeśli będziemy mieli takie preferencje. Jednak jeżdżąc spokojnie na co dzień, bardzo, bardzo na plus. Wyciszenie Volvo XC60 podczas jazdy na autostradzie również bardzo wysoki komfort akustyczny i całościowo nie dziwię się, że to jest najpopularniejszy samochód szwedzkiego producenta. Może niekoniecznie wersja T8, ponieważ to jest flagowa, topowa odmiana plug-in hybrid, która oferuje nie tylko jazdę elektryczną w mieście i niskie zużycie paliwa na co dzień, lecz również osiągi i to naprawdę niemałe osiągi. To nie jest również najtańszy samochód. Oczywiście cennik w tym momencie macie na ekranie, abym nie przekręcił żadnej wartości, jeśli chodzi o ceny tego naszego dzisiejszego samochodu. Jednak nie dziwię się, że ten samochód jest tak popularny, ponieważ oferuje naprawdę bardzo dużo, a w tych bardziej przyziemnych wersjach wyposażenia i przyziemnych wersjach napędowych jest również naprawdę przyjemny cenowo. No i wciąż jest
Volvo, które oferuje bardzo wysokie bezpieczeństwo i możemy czuć się po prostu bezpieczni podczas jazdy. Celem inżynierów Volvo w kwestii bezpieczeństwa jest, aby nikt podczas wypadku w jakimkolwiek samochodzie marki Volvo nie doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. W tym momencie udało im się już tę wartość zredukować do zaledwie 2%. A więc teraz już naprawdę prosta droga do osiągnięcia swojego celu. Te samochody są niesamowicie bezpieczne, niesamowicie przemyślane i fantastyczne do codziennego podróżowania. Układ kierowniczy bardzo dobrze przekazuje mi informacje, co dzieje się aktualnie z przednimi kołami. Zawieszenie jest naprawdę bardzo dobre. Widoczność jest genialna, ogromne lusterka. Oczywiście system kamer 360. Jest tego tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jednak wracając do samego Volvo XC60, to jest to samochód również niesamowicie przemyślany, niesamowicie komfortowy, z ceną, która nie jest aż tak odstraszająca. A więc jeśli zastanawiacie się nad zakupem tego samochodu, to jest to jedna z najlepszych propozycji w tym segmencie, mówiąc o samochodach marek premium. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu, czekam na Twoją opinię na temat Volvo XC60, również w wersji Black Edition, w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć!